Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Football TV i dziś chciałbym Was zaprosić na zapowiedź hitów nadchodzącego weekendu. Czekają nas naprawdę wielkie mecze, m.in. pojedynek Juventusu z Barceloną, czy też Bayernu z Milanem i to wszystko w ramach International Champions Cup. Super hitem tego weekendu będzie rozgrywany w New Jersey pojedynek Juventusu z Barceloną. W ostatnich latach drużyny te rywalizowały ze sobą wyjątkowo często. W roku 2015 w finale Ligi Mistrzów Blaugrana nie dała szans Juventusowi, wygrywając 3-1. Z kolei, jak dobrze pamiętamy, to w minionym sezonie stara dama wyeliminowała na etapie ćwierćfinału FC Barcelonę z Champions League. Niedzielny mecz oczywiście nie będzie miał aż takiej rangi i to, co najbardziej ciekawi kibiców, to występy nowych nabytków. Szansę gry może otrzymać Douglas Costa oraz Wojtek Szczęsny. Debiut w meczu z Barceloną byłby dla nich na pewno szczególnym wydarzeniem. Co ciekawe, przed rokiem również w starciu z Blaugraną swój debiut zanotował także inny polski zawodnik, Bartosz Kapustka. Szczęsny ma duże oczekiwania odnośnie swojej przyszłości w Turynie. Taki turniej przedsezonowy jest dla niego wielką szansą na pokazanie się w nowym środowisku i udowodnienie, że jest godnym następcą Gianluigiego Buffona. We Włoszech widziałem, jak Juventus wygrywa wszystko i prawie wygrał Ligę Mistrzów. To jest poziom, na który chcę wejść. W mojej opinii bardzo ciężko wybrać faworyta w tym spotkaniu. Spotkają się dwie równorzędne drużyny, które dopiero co wróciły z wakacji i moim zdaniem w tym meczu padnie remis. W sobotę przed południem pierwszy prawdziwy test czeka odmienioną drużynę Milanu. Co prawda przed kilkoma dniami Rossoneri mierzyli się już z Borussią Dortmund, jednak wtedy trener Vincenzo Montella postawił na rezerwowych. Wierząc doniesieniom Gol.com, tym razem od pierwszej minuty mają wystąpić już największe gwiazdy Milanu, takie jak Leonardo Bonucci, Gianluigi Donnarumma czy Hakan Çalhanoğlu. Tak niezwykłe okienko transferowe w wykonaniu Il Diavolo sprawiło, że kibice znów chcą chodzić na mecze. W ubiegłym roku Milan sprzedał tylko 16 tysięcy karnetów. Teraz zainteresowanie jest tak ogromne, że szacuje się, że tych karnetów pójdzie aż 40 tysięcy. W tym meczu obstawiam zwycięstwo Bayernu. Milan to jeszcze nie jest do końca zgrana drużyna. Wielu zawodników zagra po raz pierwszy ze sobą w jednym składzie, tak więc moim zdaniem Bawarczycy zgarną 3 punkty. Ponadto czekają nas także pierwsze w historii derby Manchesteru rozgrywane poza Wielką Brytanią, a konkretniej w Teksasie. W tym starciu stawiam na zwycięstwo Manchester United, który w przeciwieństwie do City jest już w rytmie meczowym, wygrał dwa ostatnie spotkania z drużynami z MLS, wydaje mi się, że tym razem również sięgną po zwycięstwo. Tak prezentuje się mój cały kupon na nadchodzący weekend. A na koniec jeszcze obiecany konkurs, w którym do wygrania są dwa podwójne bilety na mecz Legia Warszawa kontra Korona Kielce. Jedyne co musicie zrobić, to zasubskrybować kanał Fortuny, a do tego w komentarzu pod tym filmem wytypować strzelca pierwszej bramki oraz minutę, w której ta bramka padnie, w meczu Sandecja Nowy Sącz kontra Arka Gdynia. Dwie osoby, które poprawnie wytypują strzelca i będą najbliżej wytypowania tej odpowiedniej minuty, wygrywają dwa bilety na mecz Legia kontra Korona Kielce. Cały regulamin znajdziecie w opisie. Na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.